Każdy kwadrat poniższej siatki to kwadrat jednostkowy, którego pole powierzchni wynosi 1 cm kwadratowy. To jest 1 cm kwadratowy, to jest 1 cm kwadratowy. Każdy z tych kwadratów to 1 cm kwadratowy. Ile wynosi pole powierzchni niebieskiej figury? Niebieska figura to czworokąt. Jeżeli znacie już czworokąty, to wiecie, że taka figura to również równoległobok i również trapez. I moglibyśmy pole takiej figury obliczyć przy pomocy wzorów, ale możemy też zrobić to trochę inaczej, metodą może bardziej czasochłonną, ale nie wymagającą znajomości wzorów. Pole powierzchni figury płaskiej to według jednej z definicji liczba kwadratów jednostkowych, mieszczących się w tej figurze, albo możemy powiedzieć inaczej, pokrywających tę figurę, albo odwrotnie, liczba kwadratów, które ta figura pokrywa. W takim razie policzmy, ile tych kwadratów jest. Ile kwadratów mieści się w niebieskiej figurze? Zacznijmy od kwadratów, które mieszczą się w całości. Tu mamy jeden, tutaj drugi, trzeci. Rząd niżej również znajdują się trzy kwadraty w całości mieszczące się w niebieskiej figurze. Tutaj mamy siódmy, ósmy i dziewiąty. Razem dziewięć kwadratów jednostkowych. Ale to nie jest cała figura, zostały nam jeszcze te małe trójkąty. One również należą do pola figury. Tak się dobrze składa, że każdy z tych trójkątów to połowa kwadratu jednostkowego. Jeżeli kwadrat jednostkowy podzielimy przekątną na połowy, to otrzymamy dwa takie trójkąty. Czyli, jeżeli ułożymy obok siebie dwa takie trójkąty, to razem utworzą one kwadrat jednostkowy. Ten trójkąt połączony z tym trójkątem utworzą kwadrat jednostkowy. Ten z tym jeszcze jeden kwadrat i ten z tym trzeci kwadrat złożony z dwóch trójkątów. Nasza figura składa się z dziewięciu kwadratów jednostkowych mieszczących się w całości i trzech kwadratów jednostkowych złożonych z trójkątów. W takim razie pole powierzchni niebieskiej figury to 9 plus 3, czyli 12. 12 kwadratów jednostkowych. A ponieważ jeden kwadrat jednostkowy to 1 centymetr kwadratowy, to pole powierzchni niebieskiej figury wynosi 12 cm kwadratowych.